odżywianie mikroelementowe. Mieszać czy nie mieszać? O tym wspólnie odpowiemy razem z Mariuszem Sewerynem w Rzepaku Ozimym. Zapraszam do odcinka. Zgodnie z zapowiedzią w pierwszym odcinku, dzisiaj ze mną szanowny mój kolega Mariusz Seweryn. Cześć. Dzień dobry. Mariuszu, witam. Słuchaj, pytanie pierwsze. Jesteśmy w rzepaku, tak jak widzisz, ten rzepak już jest do robienia. Tak. Jest do regulacji, ale również jest do odżywienia, do zregenerowania, ponieważ nie było kiedy tego zrobić. Więc najpierw zacznijmy... A nawet jak w naszym regionie. A nawet jak ty w naszym regionie i nie tylko w naszym regionie. Więc pierwsze pytanie do ciebie, od czego zacząć? Czego użyć? Standardem, który od wielu lat nam się sprawdza, jest Agravita Active 48+, czyli produkt oparty o fitohormony, kinetyna, kwas gibberelinowy, który ma nam wspomóc zregenerować z jednej strony ten rzepak, pobudzić go do wzrostu, a z trzeciej strony wykorzystać maksymalnie składniki, które tutaj już są dane w 100%. Mówimy o azocie. Mówimy o azocie i tak samo, tak przedsiewnie wieloskładnik był dawany. Potas, kizeryt również na przedwiośniu i teraz azot. Dokładnie. Tak. Pół kilograma na hektar, standardowo w mieszaninie, chociażby z regulacją. Chociażby z insektycydami, tu nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o mieszanie. Co więcej, co jest istotne również teraz, pamiętajmy, noce są dość chłodne. Tak, to jest dzisiaj prawda. Patrzyłem, było około 4 stopni, wczoraj był przymrozek. Dokładnie. U nas tutaj okolice centrum kujawsko-pomorskiego. Oczywiście, gdybyśmy spojrzeli na Opolskie, gdybyśmy spojrzeli na Wielkopolskie, tam jest dużo cieplej, tak? Nie ma tych problemów. Dlatego na takie rzepaki, które wykazują, widać to też po liściach, wykazują objawy blokady fosforu, czyli chłodne noce. Ten fosfor może być w glebie, ale jest niepobieralny przez tą roślinę. Dlatego na takie rzepaki polecajmy Agravita Complete. Te 2 do 3 kg na hektar w tym momencie, czyli źródło azotu, fosforu, potasu przez liść bardzo szybko udostępniane, podawane, pozyskiwane, żeby odblokować, pobudzić rośliny do pobierania składników żeby miała... z gleby. Pomimo tego, że mamy to pod korzeniem, to w momencie, kiedy jeszcze roślina nie jest w stanie tego pobierać, dajemy to przez liść, żeby odpowiednio się odżywiła tymi składnikami. Dokładnie. My to połączenie Agravita Active 48+, plus Agravita Complete w tych dawkach około 2 do 3 kg, praktycznie robimy już od wielu lat. To połączenie jest u nas takim antidotum na te regeneracje po okresie zimowym. Dokładnie. A też pamiętajcie, okres teraz marzec, czy nawet kwiecień, ostatnie lata pokazały, że jest duża huśtawka temperaturowa. Niestety tak to wygląda, tak. To jest prawda. Praktycznie to pobieranie składników nie przebiega równomiernie, dlatego my rekomendujemy dodanie Agravita Complete. Mamy Agravita Active 48+. Biostymulacja. Biostymulacja. Mamy Agravita Complete, odżywienie. Tak. Ale jeszcze... Tu mieliśmy odżywienie makro, a teraz powiedz jeszcze, co warto dodać. Myślę, że ten składnik każdy zna, ale myślę, że warto podkreślić jeszcze to też w tym odcinku. Jakie mikroelementy? Jakie mikroelementy? Przede wszystkim podstawowy mikroelement, czyli bor. Bor, tutaj w tym momencie ten zabieg już powinien być wykonany około, w naszym przypadku, 1,5 do 2 litrów, czyli 225 gramów do 300 gramów. Mówię w czystym składniku boru, tak? Na raz w tym momencie. Ja osobiście jestem zwolennikiem częstych dawek. Dzielonych, dokładnie. Żebyśmy nie podawali zbyt dużej dawki na raz, bo ta roślina nie jest w stanie tego przerobić, przetworzyć. Po prostu teraz dajemy te 1,5 litra Agravita Bor 15, czyli 150 boroetanoloamina. Nasza klasyczna, bardzo dobrze mieszalna, właśnie też z chemią, na co zwracamy uwagę. Więc w tym momencie koniecznie musi tutaj być podany bor, jako ten podstawowy mikroelement w uprawie. Pamiętajcie również, że ten bor często w ostatnich latach, jak obserwowaliśmy niedobory wody, on szczególnie uwidaczniał nam się w postaci tych pękających łodyg, tak? To nawet już nie były objawy przymrozkowe, mrozowe, tylko właśnie szybki przyrost
niewystarczająco tak wzmocniona tkanka i w tym momencie mamy problem, bo mamy źródło infekcji. Do wchodzenia chociażby fomy, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tak, dokładnie. Czy jeszcze jakiś mikroelement? Mangan, koniecznie mangan. I tutaj również mangan, odpowiedź na te pękania, żeby wzmocnić tkankę mechanicznie. Tak, dokładnie. Pamiętajcie, mamy w ofercie dwa rodzaje manganu. Bardzo często używanym manganem u nas jest Agravita MN16-3. Prosta forma, 163-gramowy mangan, który jest w formie siarczanowej. Prosta sól. Dlaczego w tym momencie rekomendujemy podanie właśnie tej formy? Z jednego prostego względu. W niższych temperaturach chelaty dostępne na rynku my też mamy w ofercie i też rekomendujemy, ale jak jest około 15 nawet stopni i wyżej. Czyli tak? Mamy ustabilizowaną pogodę, temperaturę. Tak. Tak jest. Natomiast w tym momencie zwracajmy uwagę, forma siarczanowa będzie lepiej przyswajalna, prosta ta forma będzie lepiej przyswajalna nawet jak... Przy momencie, kiedy są chłody, tylko przy siarczanowej pamiętajmy, że obserwujmy, żeby nie przyszedł deszcz w przeciągu 2 dni, ponieważ siarczan nie ma takiej opcji, żeby wchłonął się nam tak szybko jak chelaty. Chyba, że mnie popraw. To jest momentalne. To jest momentalne. Mariuszu, wiemy tak, 48, komplitka, mangan, bor. I teraz jedno zasadnicze pytanie. Nie ma czasu, nikt nie ma czasu na zrobienie tego zabiegu solo, bo oczywiście to, co powiedział Mariusz, powinniśmy mieć już wykonane i powinniśmy wierzyć z regulacją, z zabiegiem fungicydowym. Tak się nie stanie, ponieważ wegetacja zasuwa, prognozy pogody są kapryśne, więc w następnym tygodniu będziemy musieli wykonać i ten zabieg, i ten zabieg. Czy możemy to połączyć i w jaki sposób to połączyć? Właśnie, pamiętajcie, łączenie i ta podstawowa zasada. Jeśli już musimy połączyć chociażby bor z insektycydami, zawsze dodajmy kondycjoner. W naszym przypadku Agravita korektor. Ta setka, bardzo często 100 ml na hektar, daje nam tą stabilność. Stabilność tej mieszaniny z jednej strony, z drugiej strony możemy delikatnie, że tak powiem, poprawić albo znacząco poprawić właściwie wchłanianie. Zdecydowanie, bo tak, obniżymy sobie pH, tak. Tak, natomiast to zawsze jest właśnie, bor podnosi pH. Podnosi. Insektycyd wymagamy 5,5. Niższego pH. Dokładnie. Więc używajmy kondycjoneru. Kondycjoner musi być, jeśli robicie to faktycznie w całym miksie. Zresztą pamiętajcie, Agravita korektor ratuje wiele takich dużych mieszanin. Nieraz jeździmy, sam wiesz doskonale, jakie mikstury nasi klienci. Często my im układamy, a często sami układają. Bardzo często właśnie korektor stabilizuje tą mieszaninę, więc nie zapominajcie o nim. Czyli po prostu opóźnia pewne procesy, które mogłyby się wydarzyć w opryskiwaczu. Już w opryskiwaczu. Tak, zapobiega. Dobra, Mariusz, kolejność. Woda, korektor. Tak. Następnie? Siarczan magnezu. Siarczan magnezu. Tak. Następnie proszkowe nawozy dolistne. 48, pół kilograma. 2,5 kilograma komplit. Tak. Mangan. Mangan. Następnie Toprex. Następnie Erasmus. I na samym końcu, już nawet po dodaniu wody, bor. Bor. Dokładnie. I z takim kompletem jedziemy w taki rzepak, regulujemy, odżywiamy i nie martwimy się, że coś nam się wydarzy. Myślę, że to tyle. Efekt pamiętajcie, będzie praktycznie po kilku dniach. Tak, tu i teraz. Tu i teraz. Dokładnie, bardzo szybko pobudzimy ten rzepak do wzrostu. W przypadku 48 pamiętajcie o hamowaniu pędu wierzchołkowego na rzecz pędów bocznych, tak. Czyli wspieranie też Topreksu. Bo my te połączenia mamy wytestowane już od wielu lat. Dobrze, dziękuję Państwu. Dzięki. Za uwagę. Do zobaczenia z Mariuszem na pewno w kolejnych odcinkach.